Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia. Oferujemy następujące kierunki kształcenia w zawodzie technik logistyk, technik fotografii i multimediów oraz technik weterynarii. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, a uczniowie mają nieograniczony dostęp do szybkiego Wi-Fi. Dużym atutem placówki jest profesjonalna kadra pedagogiczna. Mamy bardzo wysokie wyniki zdawalności egzaminu zarówno maturalnego, jak i zawodowego, czego przykładem jest uzyskanie w zeszłym roku srebrnej tarczy w rankingu perspektyw. Zostaliśmy sklasyfikowani na 4. miejscu w województwie dolnośląskim i na 108. w kraju. Takiego wyniku myślę, że w historii bolesławieckiej oświaty jeszcze nie było. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych daje uczniom gruntowne przygotowanie do matury oraz egzaminów zawodowych. Przede wszystkim uczestniczymy w 2 programach unijnych, gdzie uczniowie mogą podnosić swoją wiedzę, umiejętności, kompetencje zarówno z takich przedmiotów jak matematyka, języki obce, jak również z przedmiotów nazywanych kluczowymi, które mają wpływ na pełny rozwój młodego człowieka. Dzięki temu będzie to wszechstronne przygotowanie, które będzie później umożliwiało mu łatwiejszą kontynuację nauki na uczelniach wyższych, czy też realizacja ścieżki awansu zawodowego, czyli w zakładach pracy. Młodzież ma do dyspozycji pełne zaplecze sportowe, salę gimnastyczną, boiska, salę fitness czy siłownię. Dzięki temu oraz świetnej kadrze trenerów zdobywa bardzo wysokie miejsca w różnych zawodach sportowych. Dużym atutem szkoły jest również przyjazny klimat. Zasadniczo nasza szkoła jest szkołą, która wyróżnia się przede wszystkim dobrym klimatem, dobrą atmosferą. Przynajmniej tak mówią uczniowie. Zasadniczo nauczyciele nie są tylko egzekutorami wiedzy, ale przede wszystkim przewodnikami w rozwoju. W związku z tym zapraszam wszystkich do naszej szkoły. Dni otwarte w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych dla uczniów klas 8 zaplanowane są na 16 maja, a dla uczniów klas gimnazjalnych 17 maja. Zapraszamy młodzież w maju na dni otwarte. Nie są takie typowe dni otwarte, w których chwalimy się, powiedzmy, wyposażeniem poszczególnych gabinetów, gdzie one odpowiadają najwyższym standardom, ale przede wszystkim chcemy jakby zademonstrować młodzieży, z czym się zetkną w trakcie już zdobywania kwalifikacji w danym zawodzie, żeby się zorientowali, z czym taki zawód się kojarzy, z czym spotkają się w przyszłości po zdobyciu tych kwalifikacji, uczestniczą w takich mini warsztatach i na bazie tego już zdecydowanie łatwiej im podjąć decyzję, który zawód wybrać, gdzie, w jakim zawodzie kształcić się. Więcej informacji o szkole oraz o warunkach rekrutacji dostępne są na stronie szkoły.